A witam Państwa, jestem przed salonem Gentleman Moda Męska, gdzie w lipcu otrzymałem krawat, a do krawata potrzebna mi koszula i właśnie dzisiaj przyuważyłem, że idzie współwłaścicielka Ola. Witam Pani Olo. Witam serdecznie. Zapraszamy. Krawat jest, to teraz koszula. Dokładnie, wiem. No to zapraszam. Proszę bardzo. Wiesz, Olu, o co mi chodzi. Wiem. Dopasujemy na pewno. To co, impreza jakaś się szykuje, tak? No, sierpień, miesiąc czego? Ślubów. Dokładnie. Dobrze, niech się żenią. Życzę szczęścia. Tak, zapraszamy. Nasze progi. O, jak tutaj fajnie, przyjemnie. Tak, klimatyzacja podstawa. Także zapraszam. I tak, krawat pamiętam był. Kolorystykę znam. Jaki kolor garnituru, Radek? Granatowy. Klasyka, tak. Okej, dobrze. No to tutaj będziemy doradzać. Ja stawiam na niebieską koszulę. Dla Ciebie. Tak. Myślę, że to jest taka w ogóle podstawa garderoby. Wiesz, i też fajnie, że tutaj bawełna, także będzie taka oddychająca tkanina. Będziesz się komfortowo czuł, no i taki fason dobierzemy dla Ciebie odpowiedni, także myślę, że tutaj biała albo niebieska. Ja bym postawiła na klasykę, bo Ty też, że tak powiem, kupujesz od wielkiego dzwonu, bardziej Cię kojarzę casualowego. Dokładnie. Więc jak najbardziej tutaj biała koszula albo niebieska będzie tutaj idealna. To będziemy mierzyć, nie? Teraz tutaj tak rozłożymy. Olu, ja się w ogóle zdaję na Twoją opinię, bo wiem, że jak Ty czy Aga mi doradzicie, to nie będę się wstydził, czy tak, moja partnerka zaufać, nie będzie się wstydziła. Trzeba zaufać zawsze sprzedawcy. My, że tak powiem, tak doradzamy, żeby ten klient wrócił i nas polecił. Mhm. A właśnie, bo możesz mi powiedzieć, tak się zastanawiałem, bo to już trochę jesteście tutaj na tym, że tak powiem, trudnym rynku stalowolskim, trudnej branży. Jaki to macie przepis na ten sukces, że tyle lat już jesteście? I ile właśnie? No tutaj w tym roku był jubileusz, 15-lecie naszej pracy. No myślę, że tutaj podstawą, no to przede wszystkim systematyka i konsekwencja. Na pewno kto nas zna, to wie, że co mamy robić jutro, robimy dzisiaj. Nawet taki przykład, miałam wczoraj taką sytuację, wiesz, bo znajomy prosi, kupował u mnie koszulę, no i tam po godzinach pisze do mnie, że wiesz co, Ola, musimy jeszcze ją trochę wytaliować, bo on ćwiczy, wiesz. No i od razu telefon pyk do krawca, umawiamy, no nie zostawiamy czegoś na jutro. To jest podstawa, prawda, tutaj, że tak powiem, że jesteśmy konsekwentne i systematyczne. Na pewno tutaj jesteśmy proaktywne, myślimy na zaś. Wsparcie jest ważne, załoga w pracy. To jest bardzo ważne, wiesz, my tutaj się wspieramy, dodajemy sobie skrzydeł, kto nas zna, to wie. Proaktywne, no takie to, no. Tak. Trudne słowo, ale okej. Tak, na pewno, wiesz co, sukces zaczyna się w umyśle. Mi się wydaje, że ważne jest, jak robisz to, co lubisz, no to już osiągasz sukces, bo to widać, to jest naturalne, to, że tak powiem, nikt nic nie udaje, także to jest podstawa. I klient to odbiera, tak? Klient to odbiera, tak. I na pewno też bardzo ważny jest system nagradzania. Nie myślę o rzeczach materialnych, a myślę przede wszystkim o tym, że nawet mamy czas 5 minut wypić tą filiżankę tej naszej słynnej kawy na naszym tarasie, wymieniamy się poglądami, swoimi tutaj pomysłami, także no cały czas się musisz rozwijać, cały czas musisz, wiesz, no dbać o to. I to skutkuje właśnie tym, to ten sukces, tak, że tak utrzymujecie się cały czas w tej branży i cały czas Wam przybywa też klientów, tak? Tak. Stali wracają, a nowi przybywają, tak, także, tak, także firma, można powiedzieć, że cały czas zwyżkuje, tak? No. Tak, myślę, że tak i na pewno też jak sprzedajesz ten dobry towar, idziesz ulicą, no to wiesz, jest to fajne, że ktoś Ci dziękuje, wiesz, przyjdę do Pani, no super się czułem w tym garniturze, bo wiesz, ten garnitur to też jest taka rzecz inna, nie? To nie jest tak, że to się nosi na co dzień, no i ten garnitur musi być lekki, komfortowy, ten mężczyzna musi się czuć fajnie, więc no myślę, że teraz w ogóle ten garnitur przeszedł progres i panowie no chętniej chodzą w tych rzeczach, już nie przychodzą do nas tak za karę, wiesz, wchodzi na wejściu Pan, wchodzi z uśmiechem, no bo tutaj przede wszystkim towar, jakość, no i mamy wszystko szyte w Polsce, więc też to jest bardzo ważne.
No i tak jak mnie spotkałeś, wracałam od krawca, no to posiłkujemy się tym krawcem, więc to jest też taki, no to jest karta przetargowa, no bo tak, co do centymetra masz spodnie, rękaw, koszulę, nie da się tak wziąć z wieszaka i wyjść. Nie. Choć też są i takie sytuacje, że z dnia na dzień musimy dobrać ten garnitur, nie? A krawiec parę kroków od was, parę tak? Parę kroków od nas, tak. Zawód krawca wymiera i mamy takiego mistrza tutaj i ogólnie współpracujemy też z dziewczynami. No, wszystko ma znaczenie. A to może jeszcze pokażemy, tak już przy okazji, ten towar, jaki tutaj mamy. Proszę co bardzo. Tu mamy? Bo tak jak mówiłaś, są to produkty polskie, tak? Tak, produkty polskie. No tutaj przede wszystkim pracujemy na marce Evenemen. Także tutaj firma z wieloletnimi tradycjami, bardzo lekkie, komfortowe tkaniny, podszewki, już takie wiesz, niestylonowe. No naprawdę te kolekcje są piękne, naprawdę kolekcje są teraz piękne. Ta moda męska jest w ogóle różnorodna, panowie mają szerokie pole manewru, popatrz jaka w ogóle skrajność tutaj od takich kolorów do takich. No przecież to jest po prostu piękne. Tak, moda męska, tak, także myślę, że każdy pan znajdzie coś dla siebie, od klasyki po naprawdę różnorodność, także możesz sobie właśnie sfilmować, pokazać, popatrz jak brązy wróciły do łaski. Teraz w ogóle te kolory takie nudziaki, brązy, no tutaj myślę, że jak najbardziej to chodzi o to, żeby w tej szafie była różnorodność, wiesz, to nie sztuką mieć same klasyczne rzeczy, a trzeba tutaj mieć no, te barwy takie no, różnorodne, także panowie już chętniej noszą te rzeczy. Także tak, zaczniemy od niebieskiej koszuli dla ciebie, Radek. Myślę, że to jest dobry pomysł. Jakie masz buty? Jeszcze buty ci sprzedamy ładne. Wygodne buty. A to tak, tak? No, faktycznie. Myślę, że też. Aga też mówiła, że. Tak? O te? Mokasyny pokazała? O nie, ale wiem, że można się tu od stóp po głowę ubrać. Tak, miękkie, ale takie skóry mamy, w ogóle to są produkcje ręczne, jeśli chodzi o buty, wiesz. Także, no wygodne. Panowie chwalą, że mamy wygodne buty, bo to jest, wiesz, no podstawa dobrej imprezy, nie? To nie idziesz na wesele siedzieć, tylko idziesz tańczyć. No tak. Tak. I nie chciałbym zgubić właśnie butów też. Tak? No. To są takie sytuacje. Także jak będą dobrze dopasowane, to pozdrawiam cię, Aga, jeśli chodzi o buty. Właśnie wróciłyśmy z takich wspólnych, fajnych chwil i były takie tańce, że zapomniałyśmy o butach. Tak. Także tutaj serdecznie zapraszamy. Myślę, że tutaj naprawdę fajne miejsce wpisane na mapce Stalowej Woli. Tutaj myślę, że wielu klientów, naszych sympatyków poleca, wraca. Także cieszymy się bardzo, kochamy to, co robimy. Także tak, tutaj proszę filmować. Wracają do nas te gwiazdy też. Także to jest jeszcze taka stara gwardia. Tak. Ubraliście w którym to był roku? Roku a to pandemicznym. Był czas pandemii, to tak. Który to był? 2021? Tak? Też, z tego tak. Co pamiętam. Mm-hmm. Tutaj jeden z nich bierze ślub w tym roku. Także też fajnie i tak naprawdę, no tutaj jeszcze tak patrzę, to stara gwardia, nie? Mm-hmm. Widzę tutaj, tak, nie chcę wymieniać, ale miło się o nich pamięta. Tak, także no każda forma reklamy jest dobra. A jeszcze takie pytanie, bo tak? Na pewno część tutaj z oglądających tak? Chodzi im to po głowie. Jakie tutaj ceny? Jaki zakres cenowy jest? Zakres cenowy? Garnitury tak od 1299 do 1800 zł, tak mniej więcej. Wszystko odszyte w Polsce i tak dalej. Czyli to nie są jakieś zaporowe ceny. Nie, myślę, że jak na produkt polski i to odszycie, to w dobrych pieniądzach się pan młody u nas ubierze od stóp do głów. Od butów po dodatki. Także. Dobrze, Olu, to teraz ja zajmiemy się może moją osobą, zacznę coś tam przymierzać. Ja już sylwetkę widzę, dopasuję. Także jak najbardziej. Ja swojej sylwetki teraz może nie będę przed kamerą pokazywał. Masz dziewczynę od tego. Ja stawiam na tą koszulę niebieską dla ciebie. Naprawdę to jest taka podstawa. Ona jest taka w ogóle nie taka stricte niebieska, a troszeczkę przyprószona bielą, fajna jakość, bawełna. Także i wykorzystasz do takich spodni czy nosu, wiesz, to niekoniecznie tylko garnitur. Także wiesz, wyjście jakaś, pójdziesz gdzieś ze swoją piękną panią, ubierzesz sobie takie spodnie, taką koszulę. Już nie mówię o krawacie, bo tu już nie ma co się spinać, tylko po prostu bardziej na luzie. Mhm. Także fajnie. Dobrze, Olu. W takim razie kończymy naszą krótką rozmowę. Dziękuję ci serdecznie. Dziękujemy. I jeszcze raz przypomnij, ulica Alejana Pawła II, 13A. 13, a tu jest w okolicach Białych Domów, tak? Tak. Dobrze. Super okolica. Dobrze. No to do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy.